Anna Wyszkoni udzieliła niedawno wywiadu, w którym opowiedziała o konfliktach z TVP, zakazie kolędowania oraz cichych dniach z pracownikami z Woronicza. Okazało się, że ogólnopolski strajk kobiet był winny całej sytuacji. Piosenkarka otwarcie wspiera wolność kobiet, ale gdy publicznie wyraziła solidarność z protestującymi, jej kariera sceniczna została wystawiona na próbę. W wywiadzie dla Plejady Anna Wyszkoni opowiedziała o swojej depresji i leczeniu psychiatrycznym, mówiąc: leżałam bez energii na podłodze i nie wiedziałam, w którą stronę pójść w życiu. Była zaskoczona agresywnym atakiem ze strony środowisk kościelnych i samej telewizji, ponieważ wiele znanych kobiet wypowiedziało się na ten temat, a skupili się właśnie na niej. Wyszkoni regularnie występowała na festiwalu w Opolu, gdzie rozwijała swoją karierę. Dlatego była bardzo zdziwiona, gdy w ostatniej chwili została usunięta z występów. Otrzymała telefon od TVP, informujący ją o tym. Zablokowano również emisję wcześniej udzielonego wywiadu, który miała do śniadaniówki TVP. Mimo to artystka wyznała swoją miłość do opolskiej publiczności i podkreśliła, że opolski amfiteatr ma dla niej ogromne znaczenie w kontekście jej muzycznej historii. Wyjaśniła, że nie jedzie tam w celu agitacji czy popierania kogokolwiek. Jednak odwołanie występów na festiwalu to nie był koniec. Później okazało się, że urzędnicy kościelni regularnie odwoływali występy piosenkarki podczas kolędowania. Wyszkoni nie rozumiała, jak śpiewanie kolęd ma związek z jej stanowiskiem w kwestii praw kobiet. Była zaskoczona agresywnym atakiem ze strony środowisk kościelnych. Po wsparciu strajku kobiet odwołano wiele jej koncertów kolędowych, których wcześniej miała wiele. Ostatecznie artystka powróciła do występów w TVP, twierdząc, że robi to dla swoich fanów. Podkreśliła, że nie łączy tego w żaden sposób z polityką ani władzą, kochając to miejsce.